Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w codzienniku paczkowym, kolejnym już przed nami. Znowu pół miliona wydajemy, mamy na przykład Robiego Kina w paczkach, jeżeli chodzi o informę, innych świetnych paczek ani zawodników w paczkach nie mamy. Oprócz oczywiście takich standardowych, no i tych transferów, które są już zrobione, także no miejmy nadzieję, że coś ciekawego wpadnie, w pierwszej paczce dosłownie nic. Jeszcze drugą dla was otworzę oczywiście, no i jeżeli chcecie kupić konsol, linki wszystkie macie w opisie na dole, a my w drugiej paczce nie mamy znowu nic, no i tym razem będę pokazywał wam tylko te najlepsze paczki. Mam nadzieję, że kiedyś w końcu trafimy Ronaldo albo Messiego, także lecimy dalej. Runej i Czech, wow, fajna paczka naprawdę. I Runej i Czech, no to nieźle, no nieźle. Gdybym takich zawodników trafił na początku FIFA 15, byłbym mega zadowolony. Teraz już nie są nic warci, ale zobaczycie. Tak jak to było właśnie z Jamesem Rodriguezem z Realu. Wiecie, było mało kart jego na rynku i po prostu wtedy jego cena była mega. Tak samo będzie właśnie w FIFA 15 na początku, jeżeli nie wiecie, nie jesteście w temacie. Tak samo będzie dokładnie. Będzie mało graczy, ceny będą mega wysokie. Tych słabych graczy też będą mega wysokie, tych lepszych będą niższe. No może teraz nawet o tym opowiem, skoro otwieram paczki i nic się nie dzieje. To będzie tak, będziecie na początku w FIFA 15 mieli tak, że ci słabsi zawodnicy, typu nieświecący się, jacyś taki wiecie, tacy wiecie, średni, będą chodzili po około 1000, a później ich ceny zaczną spadać, bo będzie ich coraz więcej na rynku. Natomiast tych graczy takich lepszych, złotych, ich cena pójdzie w górę. Może na początku tych, wiecie, tych słabszych też pójdzie w górę, ale tylko przez chwilę. Negredo w kolejnej parce. Natomiast tych takich na przykład typu Runej, Czech, ich cena na początku będzie na tyle niska, że jeżeli kupicie ich jeszcze na webapie, to później ich cena wzrośnie i to parokrotnie. Także polecam właśnie takich grubych graczy kupować. Taki tip ode mnie dla tych, którzy oglądają codziennik paczkowy. No i wracamy teraz do najlepszych paczek, także wiecie, tip od Kamyka. Czech, po raz kolejny. Peter, no dobra, już który raz z kolei, w ogóle mega dużo graczy, no ale pokażę cię, bo jesteś 85 overall. Inform Ludwena, jakkolwiek się nazywasz. Hello, witam cię. Dawno nie widziałem czarnej karty u siebie. Masz lewym skrzydłowym, jesteś, masz 52 tempa. Powieś się, człowieku, powieś się. No ale spoko, biorę cię do klubu. Der Stegen, okej, dobra, pokażę to, bo nie ma co pokazywać. No i taki przetransferowany nowy bramkarz FC Barcelony, całkiem spoko, wyślę go do... O, mogę na listę transferową. Ciekawe, jak będzie się spisywał od nowego sezonu, zobaczymy to. No i lecimy z kolejnymi paczkami. Modric, Luka Modric od razu w następnej paczce, więc nawet nie będę tego wycinał. Śmieszne stroje bardzo, aż sobie je ustawię. I tak nie gram, ale nieważne, ustawię sobie. Dziwne. Dobra, Modric, nawet nie ma miejsca, więc cię usunę. Mesut Özil, nawet go nie widziałem. Hello. Kurde, no muszę przejść do... Dina Talen, nice, kolejna fajna karta. Okej, wyślij się do klubu i lecimy dalej. No i przed nami dwie paczki do końca. Sprawdźmy, co w nich. I to kończymy dzisiejsze to opierdzielanie się, otwieranie paczek. W tej nic, dwóch takich średnich graczy. No i ostatnia paczka przed nami, sprawdźmy, kogo przyniesie nam Lionel Messi, nawet nie będę tej paczki skipował, żegnam się powoli z wami, jeżeli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, no i zapraszam was na jutrzejszy codziennik, a tutaj mamy marsz rano i tyle, także to było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, naro!